Cześć, z tej strony Marcin. Już przedostatnie chyba zadanie z arkusza ode wy. Zadanie 33 jest prawdopodobieństwa i szczerze powiedziawszy, choć jest za 4 punkty, to sami zobaczycie, że jest bardzo proste. Doświadczenie osobowe polega na dwukrotnym rzucie z symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zderzenia A polegającego na tym, że iloczyn otrzymanych oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 4. Dlaczego uważam, że to zadanie bardzo proste? Bo te wszystkie zdarzenia można sobie wypisać i po prostu sprawdzić. Ja zawsze proponuję, żeby wypisywać je właśnie w takich tabelkach, bo jeżeli mamy dwukrotny rzut monetą, to na pierwszej, rzut kostką oczywiście, to na pierwszej może wypaść jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka albo szóstka. I na drugie też może wypaść jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka albo szóstka. To jest jasne. Oni pytają o iloczyn, czyli te wszystkie liczby musimy ze sobą wymnożyć. No to mnożymy. Może jakimś innym kolorkiem, a niech będzie zielony. 1 razy 1, 1. 1 razy 2, 2. 1 razy 3, 3. 4, 5, 6. Teraz 2 razy 1, 2. 2 razy 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3 razy 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 4, 8, 12, 16, 20, 24, teraz przez 5, czyli mamy 5, 10, 15, 20, 25, 30 i ostatnie 6, 12, 18, 24, 30 i 36. Jak łatwo stwierdzić, można 6 zbioru omega, 6 na jednej kostce, 6 na drugiej kostce, razem 36 możliwości, tak? No to się mnoży. No i teraz jakiś fajny kolorek, ale niech będzie czerwony. Iloczyn otrzymanych w obu rzutach będzie podzielny przez 4. No to teraz tylko trzeba zaznaczyć, ile jest liczb podzielnych przez 4. Iloczynów, tak? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta. Moc zbioru A równa się 15. Dobrze. Tak? No bo z nieparzystymi tylko z czwórką. Tutaj 2, 2, 2, 6, 2, 6 i 6, 6. No. Czyli prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A to jest 15, 36 i to kończy nasze zadanie. Więc ja zawsze proponuję sobie, zwłaszcza przy rzucie dwoma kostkami do gry, rozpisać taką tabelkę, bo z niej, jak widzicie, idealnie wszystko widać. I na pewno nie zgubicie żadnego wyniku, ani nie zapiszecie jakby za dużo tych wyników, tak? Bo tu wszystko widać. Czasami jest iloczyn, czasami jest suma. Także ten, różnie to bywa. No to wtedy po prostu dodajecie, tak? A nie mnożycie. Tyle. Myślę, że banalne. Jak coś, to śmiało w komentarzach. Na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.